No więc są powołania piłkarzy reprezentacji Polski na mecze najbliższej reprezentacji, są już powołania, no i zaskakujące braki chociażby tego, że nie ma tutaj Grosika, jest na liście rezerwowych, ale nie ma w tej podstawowym składzie. No właśnie dzisiaj zrobimy sobie analizę, bo widzicie właśnie tej że zrobimy sobie analizę komentarz, dotypowanie, jestem ciekaw co wy na ten temat sądzicie, na samym początku jeśli jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem klik na grze w dzwona, dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik wejdźcie też na mego fanpage'a na facebooku zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu no właśnie dzisiaj zrobimy sobie analizę, jeśli chodzi o powołania, bo są pewne zaskakujące właśnie tutaj powołania, chociażby Frankowski no i to, że, tego, że nie ma Właśnie Góralskiego, czy znaczy Góralskiego, wiadomo, kontuzja, ale Grosickiego jest on na liście rezerwowej. Co to oznacza ta lista rezerwowych? No i jest Kownacki. Zaskoczenie, tak? Zresztą z tego powołania tłumaczył się też tutaj selekcjoner. No właśnie, może przeczytam te, te nazwiska. Mamy Bramkarzy: Fabiański, Majecki, Skorupski, Szczęsny, Obrońcy, Bednarek, Bereszyński, Dawidowicz, Glik, Helik, Kędziora, Piątkowski, Puchacz, Rybus. Pomocnicy Frankowski, Jóźwiak, Klich, Kozłowski, Krychowiak, Linety, Moder, Płacheta, Zieliński, napastnicy Kownacki, Lewandowski, Milik, Świderski, Świerczok, lista rezerwowa Augustyniak, grusicki, Gumny, Szymański. No tutaj od razu warto powiedzieć o tym, że ta lista rezerwowa to są zawodnicy, którzy mają być cały czas w gotowości. Oni mogą wskoczyć do kadry w momencie, kiedy byłby jakiś piłkarzy, kontuzjowany z podstawowego tutaj, z typu podstawowych powołań, albo też COVID, tak? COVID też daje po prostu tutaj taką, no niestety, szansę, ale że, że właśnie piłkarz wylatuje z kadry, i w to miejsce może wskoczyć piłkarz właśnie z listy rezerwowej. Z listy rezerwowej, więc no ja powiem w ten sposób, że to nie jest nieprzekreślony. Tutaj Grysicki nie jest przekreślony, że nie będzie w, w tej reprezentacji. Bo no, mogą to być różne sytuacje, mogą być problemy zdrowotne, kontuzje, może też być COVID, w ostatniej chwili się pojawi sytuacja, że jakiś piłkarz będzie zakażony, chociaż piłkarze już będą zaszczepieni, więc to nie powinien być problem, ale nigdy nie wiadomo, więc tak, jeśli chodzi o bramkarzy, analiza, Fabiański, Majecki, Skorupski, Szczęsny, no tutaj nie ma jakiegoś zaskoczenia. Szczęsny i fabiański to byli pewniacy, pewnie szczęsny będzie tym podstawowym bramkarzem. Może być zaskoczeniem tej majecki, tak? A więc bramkarz AS Monaco, że on dostaje tą szansę. Fajnie to wygląda, bo na pewno też trzeba po prostu myśleć o tym młodszym pokoleniu młodszych bramkarzach. Skorupski też jest w dobrej dyspozycji. Akurat ta trójka Fabiański, Skorupski, Szczęsny mnie nie dziwi. Jedynie co mogłoby na przykład zdziwić Majecki. Ale też mnie nie dziwi, no bo Majecki to też jest naturalna na kolej rzeczy. Musi się ogrywać, musi być w tej kadrze. Następnie mamy obrońców. Bednarek, Bereszyński, Dawidowicz, Glik, Helik, Kędziora, Piątkowski, Puchacz, Rybus. E, powiem tak, Bednarek tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. Bereszyński też nie ma zaskoczenia. Glik nie ma zaskoczenia. Rybus nie ma Puchacz, niektórzy zaskoczeni są, że jest Puchacz. Ja właśnie uważam, że tak, że Puchacz po prostu już wcześniej powinien dostać do tej powołania się do reprezentację. Nie wiem czemu tutaj wszyscy się przyglądali, przyglądali Puchaczowi. Przecież dobrze prezentował się tutaj w Lechu Poznań. Zdecydowanie wcześniej powinien grać w tej reprezentacji. Obok Jóźwiaka właśnie, który też przecież tutaj występował w Lechu i dobrze się prezentował. Także dla mnie Puchacz nie jest zaskoczeniem. Dawidowicz. Ja nie jestem przekonany do tego zawodnika, ale okej. Okay, nie uważam, że nie powinien dostać szansy. Tutaj tak. tak też tutaj ma analizy przecież selekcjoner. Natomiast to, to jest nazwisko, które może tutaj zaskakiwać. Piątkowski, bardzo dobry występ. Ostatnio nawet tutaj PZP przedstawił na swoich stronach, na stronie na mediach społecznościowych, że chyba rozegrał najwięcej minut wśród, wśród tych młodych piłkarzy w ekstraklasie tych młodzieżowców. Bo tam 2320 minut w sumie rozegrał w tym sezonie, także no sporo. No ale wiemy, że zaraz po prostu puści kasę. Następnie mamy tak Helika, to też raczej nie jest zaskoczenie. Glik też podstawowy praktycznie zawodnik, Kędziora. Potem pomocnicy Frankowski, to jest na pewno nazwisko, które budzi tutaj zaskoczenie, tak, nawet na ten temat wypowiadał się Mateusz Borek na kanale sportowym, że no tutaj to jest zaskoczenie, że właśnie na Frankowskiego postawi, zresztą mówił o tym Tomek Wodaczek, że takie przecieki były jeszcze zanim będzie powana ta grupa piłkarzy, że właśnie Frankowski może dostać połowanie. No i okazuje się że rzeczywiście, tak, rzeczywiście, e, Mateusz Borek nie mógł temu dowierzać, ale tak rzeczywiście jest, że Frankowski otrzymał powołanie, moim zdaniem nie, 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 ja bym go nie powoływał, no niestety, tak, e, i też różnica po prostu czasowa kontynenty i też kwestia tutaj, jeśli chodzi o grę tego zawodnika, e, okej, okay, może po prostu, no taki ma pomysł, tak, selekcjoner, ale ja bym miał wszystko nie stawiać na niego. Nie postawiły na niego, tak wolałbym jednak tutaj w, w jego przypadku powołać na przykład Grosickiego. No niestety, no ktoś może powiedzieć, że to już nie ta dynamika, Grosicki nie występuje i tak dalej. Mimo wszystko wolałbym Grosickiego niż tutaj Frankowskiego. No ale okej. Okay, zobaczymy. Może się po prostu ta decyzja tutaj selekcjonera obroni podczas tych mistrzostw. A więc mamy tutaj Frankowski, następnie mamy Jóźwiak, Klich, Kozłowski, Krychowiak, Linety, Moder, Płacheta Zieliński. Tutaj te nazwiska też nie budzą takie zaskoczenia. Moder to oczywiście bardzo dobra dyspozycja, pucheta, mocne, solidne płuca. To też po, to, co mówił selekcjoner, że potrzebni są zawodnicy, którzy są silni, którzy mogą ciężko pracować, tak, którzy rzeczywiście kondycyjnie będą przygotowani. Pucheta wydaje się, że takim będzie jeden z takich piłkarzy. Ja bym miał tutaj zastrzeżenie, jeśli chodzi o Kozłowskiego, nie jeśli chodzi o powołanie, natomiast Kozłowski czy on. Jest gotowy na tak mocne wyzwania. Wydaje mi się, że to jeszcze nie za wcześnie, tak? Że on może wejść po prostu gdzieś z ławki rezerwowych, czy, ale nie podstawowym zawodnikiem. I mentalnie, i jeśli chodzi o umiejętności, no to troszeczkę jeszcze odjeżdżał. Ja wiem, że on w eksakasie wszyscy się rozpływają na temat tego, jaką gra, ale moim zdaniem tutaj raczej bym po prostu nie stawiał go jako podstawowego zawodnika, jako zmiennika, tak? Krychowiak to też, tak? Krychowiak ostatnio się przecież rozstrzelał. No i napastnicy Kownacki, Lewandowski, Milik świderski Świerczok, a więc ci zawodnicy yy, otrzymają powołanie. No, Lewandowski nikogo nie dziwi. Milik też nikogo nie dziwi. Ostatnio weekend, zdobył Hatryka, już ma 8 goli, jeśli chodzi o Olimpik. Yy, Kownacki, to jest pewne zaskoczenie, swego rodzaju zaskoczenie, ale pamiętajmy o tym, że przecież piątek wypadł, yy, i to dosłownie parę dni temu, chyba nawet no, men, w piątek. Miał zabieg yy, na bo tam ma pękniętą kość stawu kolanowego i wypad praktycznie nie będzie grał przez kilka miesięcy, więc tutaj w jego miejsce wydaje mi się, że selekcjoner powołał Kownackiego. On się tłumaczył z selekcjoner, że właśnie były o, o, ogromne oczekiwania pokładane w Kownackim, później gdzieś kownacki ta forma pikowała, ale według, te, według selekcjonera teraz gdzieś odbudował tą formę, dyspozycję. No zobaczymy. Ja powiem w ten sposób, że moim zdaniem Kownacki i Lewandowski to jest bardzo dobry duet. Wbrew pozorom, tak? Że oni by się świetnie rozumieli. Jestem ciekaw, jak ten duet by prezentował się teraz, no bo po dłuższym czasie. Ale ja bym zaryzykował taki duet. Kownacki i Lewandowski to mógłby być dobry duet, jeśli chodzi o napastniku. No i potem mamy świderski, świerczok. Świderski absolutnie wypracował sobie to powołanie. Nie ma żadnego zaskoczenia. Świerczok, pytanie jest, jeśli chodzi o świerczoka, na przykład w tej reprezentacji napastników. Jaki to miałby być duet? Wydaje mi się, że selekcjoner będzie stawiać na duet Lewandowski-Milik, ale ewentualnie Lewandowski-Kownacki czy Kownacki-Milik, ale może po prostu zaskoczy tutaj, tak? No, trochę byłoby gorzej, gdyby na przykład to był duet napastników Kownacki czy Świderski, tak? Jednak no, Lewandowski i na przykład Świderski, Milik i Świderski, tak? Czy Lewandowski-Świerczok? Prędzej taki po prostu duet. Yy, więc, ma, bo mam listę rezerwowych. Augustyniak, Grosicki, Gumny, Szymański. Gumny yy, z całym szacunkiem, ale kiepska dyspozycja. Nie oszukujmy się. Jednak wyjazd po prostu do Niemiec, daleko mu tutaj brakuje, jeśli chodzi o formę, dyspozycję. Ja wiem, że tu pojawią się hejterzy i tak dalej, którzy powiedzą, jak tak możesz mówić i to. Yy, no, w lechu dobrze się prezentował. Natomiast, no, musi więcej pracować nad sobą. Yy, lepszą po prostu formę mieć, dyspozycję bo nie wygląda to dobrze jeśli chodzi o Bundesligę, no nie oszukujmy się, no nie wygląda to dobrze. E, także y, akurat ta lista rezerwowa to mnie nie dziwi gumny. Augustyniak, y, tutaj mamy Sebastiana Szymańskiego, no to też jest zaskoczenie, że nie ma właśnie tutaj Sebastiana Szymańskiego w gronie tych zawodników, bo moim zdaniem gdzieś on tam się dobrze po prostu prezentował, no ale okej, okay, zobaczymy, tak, e, może on właśnie skoczy. Moim zdaniem, gdyby miałoby tu dwóch piłkarzy wskoczyć, jeśli chodzi o listę rezerwowy, ktoś miałby wypaść z tej, z, tej, z tej kadry, to ja bym postawił na Grosickiego w pierwszej kolejności i na Sz Sebastiana Szymańskiego. Eee, no ale okej, okay, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Eee, Szymański będzie w ten sposób obiecujący tak naprawdę piłkarz, ale w tej reprezentacji też nie przekonuje. Nie daje takiej jakości, jaką byłaby oczekiwana z, z względem niego. No i widzimy tutaj, teraz teraz liczamy czas do 24 maja i zgrupowania w Opalenicy, a następnie meczów w najbliższych tygodniach czeka nas wiele dobrego. No właśnie, to wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki. za słuchanie jeśli nie, jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Jeśli chodzi o te powołania, czy te powołania was zaskoczyły. Nie jestem ciekaw waszej opinii. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.